Oto ta hulajnoga jest uszkodzona, będzie dzisiaj naszym bohaterem. Ona była kupiona nowa, sprowadzona wysyłkowo z Chin. Kosztowała około 5000. Chińska hulajnoga, jedna z najmocniejszych hulajnóg dostępna na rynku. Potrafi się rozpędzić do około 80 km na godzinę. Słuchajcie, trafiła do mnie z takim problemem, że nie działa oczywiście, nie można jej załączyć. Po kilku dniach nie zepsuła się jeszcze. Pojeździłem po prostu kilka dni, po kilku dniach pomyślałem sobie, poczytałem też na internecie, że dobrze jest zmienić wejścia do ładowania z metalowych na plastikowe, bo często jakieś zwarcia się robią. No i sobie pomyślałem, że to zmienię. I dałem elektrykowi, chłopu takiemu, który no nie za bardzo chyba ogarniał. No i oddał mi ją, zwarł jedno wejście i taką mi oddał. Kiedy ja na nią wsiadłem, od razu na dwóch silnikach słabo jeździła, zaczęła szarpać. I po kilku, nie wiem, tam po kilkunastu minutach w ogóle jeden silnik nie działał, tylko na jednym już jeździła. To ja to dobrze zrozumiałem, pan kupił nową hulajnogę i po tygodniu czasu już nie jeździła totalnie. Dokładnie. Jeździłem na jednym silniku, no i pojeździłem sobie jakiś czas i któregoś razu w lesie odmówiła posłuszeństwa. No, załadowałem ją do taryfy i pojechałem do domku. Patrzcie, jak to jest napchane. Okej, tutaj jakbyśmy mieli dwa drivery, oddzielny dla koła tylnego, oddzielny dla koła przedniego, pęk kabli, potężna bateria. No dobra, to od czego tu zacząć? Przyszedł brat tak ogarniar, takie różne rzeczy, on się lubi pogrzebać i podłączał, powyłączał mi tam w instalacji różne wejścia. No i ona zadziałała jakby wtedy. Pojeździła znowu na tym jednym silniku i znowu pojeździłem jakiś czas i któregoś niepięknego dnia znowu w lesie mi stanęła, już tak głębiej w lesie, no i znowu musiałem ją dotargać. Taka historia troszeczkę pokręcona, no ale co zrobisz? Ja pierdzielę, o co tu chodzi? Trochę śmierdzi czymś. Takie cieniutkie przewodziki, masa wtyczek. Okej, są oznaczone jako A i oznaczone jako B. Dobra, ale kurde, co tutaj się dzieje? Co tutaj się dzieje? To jest od jakiegoś światełka tylniego odcięte, okej. Ja nie mogę. Nie wiem, jakiś totalny rozpierdol jest chyba tutaj, lekko mówiąc. Eco Turbo. Okej, to są opisane w przełączniki w takim razie. Tu mam baterię i od tego chcę zacząć, bo kurde, ona ma, powinna mieć teoretycznie wbudowany BMS, Battery Management System, który w przypadku wykrycia zbyt dużego poboru prądu, na przykład zwarcia, na wyjściu to odłączy ogniwa, żeby je nie przegrzać, nie przeciążyć. To się odłączy, gdy jest zbyt wysoka temperatura w środku, gdy ostro piłujemy tą hulajnogę pod jakąś dużą górę, to też BMS nam wyłączy, bo wykryje, że tam jest za duża temperatura i odłączy wyjście. Zobaczmy, jak sytuacja teraz. Bo ogólnie powinno to być cały czas włączone, bo tutaj mam tylko wyjście z BMS-a, można powiedzieć z ogniw, tylko że tam są MOSFETy, które doprowadzają plusa lub minusa, więc no wyjście z BMS-a to tak bardziej akuratnie można powiedzieć. A tutaj są wyjścia z ładowarki, z dwóch ładowarek. A dokładnie z tych dwóch śmiesznych ładowarek, które ważą 5 gram. Są naprawdę lekkie. Widać, że są przetwornicami impulsowymi, ale naprawdę lekkie, mimo wszystko. Tam siedzi transformatorek, który... Kurde, straszna taka tandeta, to mam tak w ręku, szczerze mówiąc, nie? Dobra, sprawdźmy napięcie. I jeszcze jedno. Ten jeden strasznie ciężko wychodził. Ma być takie jakby, jest taki ciemny w środku, jakby takie przegrzanie, przepalenie. Drugi, no wygląda znacznie lepiej, ten drugi, więc ten jeden mógł mieć tam jakiś zbyt duży pobór przy warcie. Dobra, jakie mamy tutaj napięcia? 1,2 V, tak? To nie świadczy dobrze, nie świadczy dobrze. Drugi. Dokładnie to samo, dokładnie. Więc musimy się tutaj dobrać, zobaczyć BMS-a, ogniwa, bo przy tym napięciu to wiadomo, że tutaj nic nie żyje, tak? Au! O, to ciężkie jest! Ła! Dobra, to tak, patrzcie, tu mamy naszego BMS-a, tutaj mamy nasze dwa minusy i
tutaj jeden plus, tutaj drugi plus. W takim razie wiemy, że połowa tego pakietu to jest przednie koło, druga połowa tego pakietu to jest tylnie koło. Takie zasilanko jest rozdzielone, tak właśnie. Więc jeśli przednie koło na przykład coś tam się szarpało, przywierało, to może po prostu coś z baterią lub z samym BMS-em, tak? Bo tutaj pewnie to jest wszystko oddzielnie załączone. Chociaż ten minus może w sumie być załączony razem dla przedniego, tylniego koła chyba, nie? Czyli bierzemy dwa minusy. Tak, minusy są wspólne. Pierwszy pakiet ogniw. 5 voltów. 5 voltów. Drugi pakiet? 45. Okej, okay. 45 jest okej, okay, nie? Jest w miarę stosownie. Ale 5 voltów? No, panie! Bateria jest wywalona. Które jest ogniwo, tak? Które jest ogniw, ale mimo, że na przykład jedno ogniwo robiło zwarcie i było równolegle połączone z innymi ogniwami, to te inne ogniwa się nadmiernie rozładowały, tak? I teraz można je oczywiście spróbować naładować, no ale ogólnie takie ogniwo, które jest już tak rozładowane, to jest teoretycznie do wyrzucenia, śmietnik. Dobra, zobaczmy jeszcze BMS-a, popatrzmy. No bateria po prostu jest zesrana, nie? Patrzcie na to, tutaj te łebki są wciśnięte, te gwinty, jakby ta blacha dostała strzała w tym miejscu. Była użytkowana dosyć w tym lesie intensywnie, ale nie było żadnego uderzenia, nie było nic takiego. Albo tak po prostu została zapakowana mocno, bo tutaj to wystaje. Dokładnie to widzicie, że tutaj te elementy wystają, a tutaj są pochowane, więc trzeba to rozbudować. Parę, pięknie. Czy tam inny czujnik temperatury? Dobra, się przyjrzę jeszcze troszeczkę dalej. Czy na pewno też te pomiary zrobiłem dobrze? Bo tutaj może być to troszeczkę po innemu to zrobione. Ale teraz tak patrząc na tą dolną obudowę, w tym miejscu mamy jakieś kurde trzaśnięcie. Wybuch. I to było tak. Tutaj. A, jest. Widzę buzię, widzę! Ja nie widzę. Ja widzę! Tu mamy jakieś wypalenie czegoś. Okej, tu są ogniwa, tak? Tak to nie wygląda, jakby było ogniwo w tym miejscu. Kurde, to są balansery, kabelki od balanserów. Musiałem rozwinąć z tej strony. Tutaj wystąpiła jakaś awaryjka w tym miejscu. Drucik w tym miejscu się mocno nagrzał. No ciekawe. Coś tu chyba inaczej działa niż mi się wydaje. Możliwe, że to jest jeden pakiet, tylko dla rozładowania ładunku jest połączony w dwóch różnych miejscach, czy coś takiego, bo teraz podłączając sobie na jednym plusa i tutaj tego wspólnego minusa, to mamy 45 V, 129 i podłączę teraz do drugiego plusa, 145, 120, czyli ogólnie może być dobry jednak ten akumulator. Tylko na początku myślałem, że to jest podzielone na połowę i no, są dwie ładowarki, kurde. No nie chcę tego też rozbierać całkowicie, się temu mocno przygląda, chociaż no powinien się temu mocniej przyjrzeć, ale patrząc na napięcia są takie same, tak? Tutaj tylko na tym drucie wystąpiło te przegrzanie, ale to możliwe po prostu, no, że tutaj było ostro katowana ta hulajnoga i tutaj jakiś był jakaś rezystancja większa odległość rezystancja i tutaj ten drut się w tym miejscu nagrzał mocno. No ale napięcia są i takie rozsądne, 45 V. Dobra, to na razie mam tylko zablokowany BMS. Zobaczymy, czy uda się go odblokować. To jest dopiero ciekawostka, bo jak wam pokazywałem, że to było wygięte, tak jak tutaj, po ściągnięciu tego mamy takie dwa strzały z pawa, tak? Tutaj są. Więc to ciekawe. I to byłoby tutaj. Pyk. To są te dwa kondensatory. Czyli ten kondensator z tym kondensatorem się zwarły. Zobaczmy jakieś pomiarki, coś takiego. Okej, tutaj sobie posprawdzałem parę rzeczy i jesteśmy na dobrej drodze. Bo możliwe, że po prostu nasz
mikrokontroler, który zarządza BMS-em, czyli dokładnie tymi wszystkimi MOSFETikami. To jest taki solid state relay, czyli taki przekaźnik zrealizowany na MOSFETach. Tak to właśnie się robi, szereg MOSFETów i one nam załączają minusa, zamiast takiego zwykłego klasycznego przekaźnika. Ale oczywiście to nie tylko służy do załączenia tego minusa, ale i również nasz mikrokontroler obsługuje balanser, czyli balansowanie ogniw, żeby wszystkie ogniwa miały te same napięcia, no jak i również szereg opcji zabezpieczających temperaturowych, przeciążeniowych i tak dalej, więc on jest tutaj kluczowy, on po prostu załącza to i wyłącza, tak? No teraz mamy to wyłączone, nie mamy napięcia na klemach, tak? Bo BMS-ik nam to wyłączył. No i ten przez nas zauważony problemik był właśnie tutaj przez tą blaszkę, która jest, jak widzicie, zgięta, nie? Krzywa, jest krzywizna, krzywizna widoczna przez to, że tu zostało jakiegoś kopniaka. Te kołki się wbiły i nam tu przywarły właśnie kątki. Ale nie tylko kątki, ale też nawet wyjście balanserów tutaj gdzieś tam. A tutaj już zauważyłem dopiero teraz, że tutaj linie balansujące nam zwarła, bo tu aż jest takie wypalenie. Ale zwarła nam przede wszystkim te kondensatory. Słuchajcie, znalazłem jakiś schemat, znalazłem datasheet, jakiś tam schemat od czegoś podobnego. I ten schemat okazuje się być praktycznie takim samym obwodem, jaki mamy tutaj. Czyli dwa kondensatory, diody. I to jest zasilanie VBAT, czyli zasilanie prosto z baterii. Jeśli to zostało zwarte między sobą, czyli C21 i C20, to nam nie robi różnicy, bo tutaj różnica to jest tylko spadek napięcia na tej diodzie, tak? Więc tutaj to nie jest przed regulatorem i za regulatorem, że na przykład przed regulatorem mamy 50V, za regulatorem mamy 30V, zewrzemy sobie 50V na linię 300V i to tam rozwali ten układ. No nie, to nie jest to. To są po prostu kondensatory dekuplujące, czyli podtrzymujące ładunek przez pewien moment, gdy tam spadnie napięcie na zasilania, żeby nam się mikrokontroler nie zresetował. A tutaj jest nasz datasheet. Shit! Wszystko po chińsku. Znaczki, krzaki wszędzie. Schemat blokowy na szczęście jest po angielsku, fajnie wszystko widać. Ale co nas interesuje? Interesuje nas maksimum rating dla VBAT-u. To przynajmniej mnie interesowało przed znalezieniem schematu, za co nam odpowiadają te dwa kondensatory. I VBAT dla tego układu to jest 70V maksymalnie. Więc teraz mamy 45V, maksymalnie naładowanie to będzie około 65V, więc ten układ powinien przeżyć. Jeśli by tu coś się wypaliło, to w tym momencie byśmy mieli tutaj zwarcie. A totalnie nic nie ma takiego jak zwarcie, jest open line. Odwrotnie to 047. No, wygląda, że jest ok. Sprawdziłem wszystkie MOSFETiki, okolice, kondensatorki okoliczne, czy nie ma jakichś zwarcie, jeśli nie są przywarte, wszystko jest ok. Tu wydaje się, że po prostu ta blaszka nam bez przerwy resetowała mikrokontroler. No i oczywiście spodobała zwarcie na linii balansujących, więc ten kontroler też mógł się przez to jakąś flagę wywiesić, że coś jest rozwalone na linii naszych balanserów. Polutujmy to, blaszkę wygnijmy w drugą stronę, zabezpieczmy i sprawdźmy. Kurde, koniec, jeszcze taśmy. Ja pitole, no. To tutaj wsadzimy. Gąbeczkę tutaj. No, ciekawe, ciekawe. To przecież na pół.
No dobra. Ogólnie w nowych mikrokontrolerach i nie chińskich, tylko takich bardziej naszych, czyli Texas Instruments i te sprawy, tutaj teraz ten kontroler byłby zablokowany. Trzeba by go programowo odblokować. Natomiast u nas zobaczmy, co się wydarzy. Czy on teraz po podłączeniu ogniw nam się załączył? Czyli wyjście się załączył. Nie, nie ma. Nie ma załączenia. Okej, to teraz podłączymy ładowanie baterii i może wtedy nam coś się załączy, tak? Na razie nie jest załączone. Dobra, mam wymontowany modulik ładowarki. Tutaj się go wpina. Nie wiem, czy dwa na raz powinno być wpięte, czy jedno na raz. Nie wiem. Okej, tutaj mamy zielone światełko. Zobaczmy, co się wydarzy, gdy to podłączymy tutaj. O! Coś tam się załączyło, jakieś ładowanie. Zobaczmy teraz, czy teraz nam załączyło wyjście. Ło, jest! 47 V. Okej, fajnie. Pięknie, mamy napięcie na wyjściach. Dobrze, dobrze. Niech to się tam podładuje. Pewnie by trzeba było najlepiej dwa podłączyć, żeby to szybciej się ładowało. Spoczko, nie? Przejdziemy do kolejnej części naprawy. Nie wiem, czy będzie działało, czy utrzyma. Chyba zostawię sobie na jutro, naładuję tę baterię do pełna po prostu, nie? Bo już jest późno i tak, nie? Ciemno. Drugi dzień, poranek, całą noc to się ładowało, aż skoczyło zielone światełko dzisiaj nad ranem. Wcześniej było to rozładowane poniżej 0%, więc nasz Solid State Relay, który jest wbudowany w BMS-ie, wyłączał MOSFETy, czyli te MOSFETy, które pełnią rolę takiego przekaźnika, tak? Ten nasz przekaźniczek w postaci Solid State Relaya nie załączał wyjścia, czyli tutaj nie było napięcia. A teraz, gdy to już się naładowało na 100%, ile mamy na wyjściu? Pyk. 6,7 V. Pięknie, bo musicie pamiętać, że jeśli to się rozładowało za mocno, tutaj nic też nie będzie, tak? Mimo że BMS jest sprawny, tak? To i tak nie załączy. No ale wiemy, że nie był sprawny. Dobra, słuchajcie, jeszcze jedna sprawa. Tutaj mamy to, już mówiłem wam, wypalone. Na dwóch silnikach słabo jeździła, zaczęła szarpać. Więc to od razu wymienię. To jedno jest wypalone, te złącze, które przynosi tą całą moc. To drugie jest w porządku. Po kilkunastu minutach w ogóle jeden silnik nie działał, tylko na jednym już jeździła. Tamte moduły niby były nowe, ale spójrzcie. Też ten jeden taki wypalony jest na tym module, a drugi w miarę dobry. Więc to wymienię. Oczywiście najlepiej to zalutować tam, ale no kurde no. Nie chcę takich rzeczy robić. Gdyby to była moja hulajnoga, bym sobie to po prostu na stałe zlutował. Bo jak coś, to BMS po prostu wyłączył, nie? Dobra, wymienię jeszcze te złącza i testujmy! Testuję. Dobra, mamy plusika, lecimy z minusikiem. A od razu wymienię dwa, bo chyba te moje są jakieś lepsze jakości. Oryginalne z TME, porządnej firmy, a te tutaj takie kurde chińskie sprzęty. Widać, że coś tu może być z tą powłoką, z tym metalem, coś może być nie tak. Wiecie, jakaś słabsza jakość. Oba wymienię. Na razie mamy testowo zrobione, teraz wymienimy tam złącze, nie? Wymienimy złącze tam, tak, te gówniane chińskie złącza tutaj, na coś porządnego. Dobra, na razie do testów to ładujemy.
i oddałem ją do naprawy w takim punkcie, który się zajmuje naprawą hulajnóg. Oni ją gdzieś wysłali, wróciła, już w międzyczasie do mnie zadzwonili, że oni nic nie zrobią, mogą wymienić, co się mówi, dobra, wymieńcie, aby jeździła. Wymienili podobno sterownik, z tego co mówili, no i znowu pojeździła jakiś czas, ale już niedługi, chyba ze dwa dni i padła zupełnie. No i od tej pory jest koniec już z jeżdżeniem. Zanim to podłączymy te moduły, które są niby nowe, ale i tak już te złącza były poprzepalane lekko, to sobie sprawdzimy, czy same te moduły nie są na zwarcie przypalone lub jakąś niską rezystancję mają. Dwa dni po naprawie. Tak, tak. No bardzo szybko, także kosztowała mnie jak oryginalna hulajnoga już chyba do tej pory. Więc pyk, patrzymy pierwsze, spadek napięcia powyżej 1 V. Pięknie, nie ma zwarcia. Drugi modulik. Tak samo rośnie do powyżej 1 V, więc możemy to śmiało podłączać. No wymiana sterownika, nie wiem, chyba, już nie pamiętam dokładnie, ale to była kwota jakaś, już nie pamiętam, między 1000 a 2000. Okej, bo sam sterownik to jest tam z 200 zł. Poważnie? No, dziękuję. Oczywiście bateria jest naładowana, więc teraz to będzie się trochę iskrzyło, będzie słychać, że załączamy obciążenie tak bezpośrednio, boom, a bateria jest w pełni naładowana. Ale nie bójcie się, BMS może się wyłączyć, ale podłączymy ładowarkę, powinien się znowu załączyć. Dobra, jest kurde masakra. Tyle kabli. Ja pierdzielę, nie, to trochę tego za dużo jest. Podłączamy najpierw te tutaj ładowareczki. Pyk. Okay. W sumie mamy do podłączenia te dwa kable. Może zaiskrzyć, jak powiedziałem. Pierwszy. Wszystko się zgadza. Dobra. No. Kurka wodna, jak to wsadzić teraz? Jedno na drugie, obok siebie. Chyba obok siebie, tak jak było wcześniej. Jesus Christ. Brzęczy Szczykiewicz w tym miejscu. Panie Miłosz, to jest jakaś masakra z tymi kablami. Normalnie go wpychał jelito cienkie i grube do, kurde, no, do ciała. Domyślam się, że też podobnie to tak wygląda. No wchodź, kurde, jelito! Kurde, no nie wiem. Tu jeszcze będzie miało trochę miejsca chyba. To są takie śruby, bo ktoś chyba zapomniał. Znaczy zgubił te inne śruby. Dobra. Ściągniemy to. Dobra, jak to się załącza? Może tutaj wyłączę. Dalej jest ten trupik. Okej, alarm jakiś tu jest. Jak to gówno się włącza? Cały czas nie wiem, jak to się załącza. Dobra, może zadzwonimy do pana i się zapytamy, kto się włącza w ogóle tą hulajnogę. Bo prąd już jest, a to się nie załącza dalej, więc może mamy dalej rzeczywiście problem jakiś. Może ten alarm robi te problemy też. Dobra, dziwna sytuacja, bo tu jest wsadzony dodatkowo, chyba tak fabrycznie nie było, nie wiem, Immobilizer. Czy ten alarm był fabryczny? Tak, to jest fabryczny. Przyjechał jest razem fabryczny. Z hulajnogą. Mhm. No i sobie działał. W miarę działał, tak. Tak, który, kurde, no jak słychać, działa, nie? Ale mimo wszystko tutaj powinniśmy wcisnąć ten guzik, powinno to się załączyć. Ale tutaj Miłosz zauważył, tak sobie zerkał, ja tam zerkałem, tam Miłosz tutaj, że tutaj było grzebane mocno śrubokrętem, powinno tutaj chcieli to otworzyć z drugiej strony ktoś, nie wiem kto, więc sobie zerkniemy. Ale też sprawdziłem tam, kabelki były jakieś wyprowadzone, że tutaj niby tutaj idzie jakiś kabelek. Czerwony, czarny, popatrzyłem, nie było prądu, tak? Więc, o, tu jest USB, patrzcie. I to schodzi, tak? O, to jest połamane po prostu. Ciekawe. Musimy to rozebrać, zobaczyć, tutaj dochodzi po prostu prąd, tak? Bo może ten immobilizer nam tego prądu nie daje. Robimy to na razie pod napięciem. Mhm. Okej, tu mamy stabilizatorek. Dobra, wykręcimy tą płytkę. No, ciekawe, czy ta płytka była wykręcana. No dobra. Mamy czerwony, czarny. Cholera, jak tu tutaj teraz to? Dobrze, tu mamy bezpiecznie chyba. Dobra, sprawdziłem sobie i tak, tutaj mamy masę na tym kondensatorze, jest masa, łączy się z tym czarnym jednym, natomiast mamy kolejno dwa czerwone. Tutaj jeden czerwony i tutaj drugi czerwony. Czerwonym zwykle powinno iść napięcie, zasilania. Więc tak, teraz tutaj klikamy na włączenie.
Więc teraz no, nasz system alarmowy powinien załączyć zasilanie na wszystko. I teraz czy nasz ekranik, który służy do załączenia, i to chyba jest całe sterowanie całym wszystkim, czy jest załączony? Auć. Jezus Maria. Dlatego się zbierałem bardzo długo z naprawą tej hulajnogi, bo to jest irytująca naprawa takich rzeczy. 0 V ciszy, drugi czerwony, 0 V ciszy. Nasz system alarmowy chyba w kulki leci. W kulki. Nasz włącznik nie ma zasilania. Grzebiemy dalej. No. I tak się otwiera. Jak ja nie widzę tych chińskich gównianych alarmów. Tak psuje. No ale zobaczmy w tym wypadku. Może się przeproszę z tym chińskim gównianym alarmem, że jednak się nie zepsuł. Co my tu mamy? Okej, okay, mamy jakiś ala MOSFET. Żadnej, totalnie żadnej dokumentacji. Wpisywałem to, co jest na tej obudowie. Nic nie znajduję, nic. No przynajmniej fajnie, że jest podany zakres napięć, w których to pracuje, tak? Dobra, chodzi mi o to, czy zasilanie, które tutaj dochodzi z baterii, wchodzi na czerwony i czarny, czy jest przerzucane na... Okej, okay, no chciałem to tylko zobaczyć, czy jest przerzucone to samo napięcie z czerwonego na pomarańczowy. I z tego co widzę jest. Z tego co widzę jest, że jest przerzucane. Patrzcie brzęczykiem. Tutaj jest ten czerwony, wchodzi na tą nogę. Pomarańczowy wchodzi na tą. Więc powinien być przerzucany tutaj. A czy jest? To zaraz wam jeszcze podłączymy tutaj zasilanko. Dlatego, że nie mam zasilacza, który mi ogarnie 60 V, to podłączamy tutaj. Co za głośne gówno. Bateria jest załączona. Między czarnym masą a czerwonym mamy 66 V. I teraz na wyjściu między masą a pomarańczowym, który się łączy tutaj z tą stroną MOSFET-u, mamy tak. Miłosz, naciśnij guzik włączenia. No naciśnij. Który naciskasz? Jezus Maria, który naciskasz? Pokaż dla widzów. Naciśnij jeszcze raz. O, nic się nie załącza, nie załącza się wyjście. Co się pojawia na bramce? To jest MOSFET typu P, więc powinien się zewrzeć lekko. No naciśnij. Nie reaguje w ogóle, MOSFET... Nie, wyregulował. Ej, wyregulował ten MOSFETik. Wychodzi na to, że ten MOSFET typu P kanałowy tutaj z izolowaną bramką jest przepalony. Jeszcze zobaczmy na spadki napięć, ale może lepiej to odepnę. I MOSFET, jak to MOSFET, powinien mieć jakiś spadek napięcia do bramki. Nawet tą izolowaną też raczej powinien mieć. Chociaż nie jestem na 100% pewien. I tak, tutaj do bramki brak jakiegokolwiek spadku. Tutaj w tą stronę również brak. Tutaj bramka, no odwrotnie, zero. No tutaj to już nie jest bramka. Powinien tak patrzeć. Zero, open line, open line. Widzieliśmy, że tutaj spadało to napięcie na bramce względem masy. To jest MOSFET typu P, czyli powinien po prostu mieć niższe napięcie od napięcia źródłowego i wtedy on się zostanie załączony. On nie został załączony. Widać, że ten MOSFETik został uszkodzony. On wytrzymuje minus 18 amperów. No i powinien wytrzymać, nie? No ale nie wytrzymał chyba. Chociaż nie jesteśmy tego na 100% pewni. Na 100%. Wymienimy go i zobaczymy, czy wtedy nam to się załączy, powodując załączenie plusa na pomarańczowy kabelek. Spróbuję go znaleźć teraz w moich gratach i go wymienić. To jest MOSFET typu P, nie jest częstym MOSFETem. No jest łatwy w sterowaniu, ale nie za często używany, bo ma duży RDS on. A ten ile ma RDS ona? Poniżej 100 miliohmów, 120 miliohmów. No, okej, okay. Dajcie mi chwilę. Pięknie, pięknie udało się na tej płycie znaleźć MOSFETik typu P. 35 amperów, pięknie, ładujemy go. Dobra, jesteśmy ponownie tutaj. Podłączamy się. To jest jakby ciszej chyba, co? Albo gdzieś go wsadziłem. Dobra, no to spokojnie, spokojnie. Najpierw sprawdzimy zasilanko na wyjściu. Jak ci powiem, to naciśniesz guziczek. Sprawdzamy wyjście. Ty, on mi pokazuje już na wyjściu 28 V. Weź naciśnij, zamknij. Do kamery też naciśnij kłódkę. O kurwa. Stary. Weź włącz. Włącznik. Wyłącz. Ja pierdolę.
Dobra, niby pokazuje te 28 V dziwne. Chyba po prostu nie dobrałem dobrze MOSFETcika. Nie pracuję w tym odpowiednim zakresie, ale jakieś napięcie podaje. Zobaczmy tutaj. O! No! Haha! Działa! Działa! Jakiś alarm pokazuje. Za mało voltów chyba. E108, ale tu za mało voltów podaje, tylko 28 voltów. Chyba, że taki spadek napięcia jest. Dobra, to jest za mało napięcia, bo tu podaje 28 voltów. Czy się grzeje w ogóle? Ła, parzy. Jakieś zwarcie jest tutaj. Dobra, ten element parzy. Tutaj po prostu chyba mamy jakieś zwarcie na wyjściu. Zaraz sobie wezmę do masy, zobaczę, jakie tutaj jest oporność. Dobra, tutaj pomarańczowy jest z tej strony, czyli zobaczymy na tym, jaki spadek napięcia na wyjściu tego MOSFETa. Nie no, 1,9. Jest spoko, niby. Ale coś jest nie halo jakby. Grzeje się za mocno. I przez to mamy spadek napięcia. Dobra, zastanowię się, czy to jest zmienić tego MOSFETa, czy w ogóle to gówno wywalić, tak? Bo w pełni ten MOSFET nie działa poprawnie. W sensie poprawnie, no nie otwiera się do końca. Tylko tam w połowie powiedzmy. Dobra, zaraz. Jak widzieliśmy na nagraniu, które nagrałem w międzyczasie z termowizji, to ten tranzystor NPN grzeje się w standby'u do 70 stopni. Gdy się go załączy, grzeje się tam dalej. To jest oznaczenie G1 i mamy tutaj inne tranzystory, które mają to samo oznaczenie. Chcemy go zamienić teraz z tym tranzystorem. On tutaj, ten tranzystor, steruje brzęczykiem, więc jeśli ten tranzystor będzie uszkodzony, to ten brzęczyk będzie wariował, ale zobaczymy, czy będzie się to grzało, jak ten drugi tranzystor tam wsadzimy, który teraz się nie grzeje, tak? No, po prostu na ten sam element zamienić, gdzie on obecnie nie jest dostępny. Ten nasz MOSFETcik jest wysterowany napięciem takim, że na wejściu mamy 66,5 V, na bramce mamy 65,5 V, czyli 1 V różnicy. I widać, że ten 1 V różnicy nie w pełni otwiera nam tego MOSFETcika. Problem ze sterowaniem, grzeje nam się ten tutaj tranzystor NPN, on wchodzi na nogę numer 4. Tylko, że do tego układu TP900A absolutnie nie znalazłem żadnego schematu. Po obrazkach nawet jedynie wyskakuje transmitter IC, ale patrząc w jego datasheet, noga numer 4 to jest coś, ale żeby to zweryfikować, czy to jest ten układ, to po prostu patrzymy na przykład na masę. Masa ma nodze numer 11, a nodze numer 11 tutaj na naszym tym układzie, który w internecie znaleźliśmy, to jest 3-State Scan Air Driver, więc, a tutaj mamy masę, więc tego chińskiego układu, no nie możemy znaleźć w internecie. Co to jest, co się dzieje, nie wiem. Żeby nie robiło problemu, że daje nam jakieś zaniżone napięcie na nasz ekranik sterujący, no, i w ogóle cały sterownik. Po prostu usuniemy ten MOSFET, zrobimy zwarcie na stałe, ale zachowamy funkcjonalność tego alarmu. Czyli jeśli alarm będzie uzbrojony, ktoś porusza hulajnogą, to się włączy alarm po prostu, tak? No ale będzie można ją odpalić, jechać dalej, nie? No ale to jest gówno chińskie, więc nie chcemy, żeby robiło nam problemów i robimy po prostu tutaj zwareczkę, żeby eleganckie, pełne napięcie przechodziło, nie? Wygląda to, że ten układ jest chyba uszkodzony lekko i we wbudowany MOSFET, który załącza nam ten MOSFETcik, sygnał MOSFETu, bramkę MOSFETu widać, no, nie śmiga, tak? Czyli teraz czerwony łączy się z pomarańczowym, a czarny jest wyizolowany. No. Zobaczmy, co się stanie teraz. Podamy bestyjkę, bo tutaj nic się nie dzieje w tym miejscu, więc tutaj złożymy. Dobre. Włączam alarmik. 60 V płynie, ale... Podłączamy, tak? Pięknie! Nie ma błędów. Zobaczmy, czy alarm działa. Uwaga, działa alarm. Ojo, panie, spokojnie. Idziemy pojeździć. Jaki ma luz? Co tu się dzieje? Czemu ma taki luz? Tu złamane jest.
No, jest lepiej. Dobra, chcesz zobaczyć unikę? Czymś to 180 nigdy nie zmienia, nie? Będzie. No tak, tak. Jeszcze to zmienisz. Dobra, włącza się. No nie wiem, jak się ty wiedzie. Albo nie naprawiłem tego. No jedź! Coś nie jedzie ty. Kilometr zbiera, ale jak to są gaz, to nie jedzie. No co za gówno, no. Jakaś kupa. Jajku. A to są te światła po prostu, nie? Mhm. No nie jedzie. Jezu, przecież kurde, tym już jeździ, bo przynajmniej wiedzieć, jak to się tym jeździ, nie? Co trzeba zrobić. Zdawaj się coś jeszcze ten... E? Ten gaz. On tak śmiesznie lekko chodzi, nie? Dobra, idziemy się pierdolić z tym dalej. Rozkręciłem to wszystko tutaj. Chciałem zobaczyć, co jest w środku, żeby dojść kabelkami, co i jak. Tutaj widać, że komunikacja z tym panelem... Kurde, w ogóle zacząć od początku. Najpierw rozebrałem to, żeby zobaczyć, jak działa gaz. Gaz działa na zasadzie hal sensora, który tutaj jest tylko magnesik na tej rączce. Hal sensor działa poprawnie, wtedy zobaczyłem, jak się komunikuje z tym modułem. Tutaj jest oczywiście, no oczywiście, nie oczywiście idzie para różnicowa, więc typowo sygnał cyfrowy, więc to wszystko porozłączało. Chciałem to zobaczyć, jak to w środku tam jest, co się dzieje, czemu to nie działa. Teraz po prostu podłączam minimalne kable, żeby zobaczyć, czy coś działa. Przed chwilą zadziałał przednie koło zaczęło się dziwnie kręcić. Raczej dziwnie, może w ogóle zaczęło kręcić. Zobaczymy, czy teraz podłączyłem tylnie silnik. Teraz jest, nie wiem, czy to jest single, czy dual. No, dwa się kręcą teraz. Kręci się kółko. Kółko jedne i drugie się kręci. Bo tak, bo tu widziałem, że tutaj jest opisany, że jeden kabel to jest stop gdzieś tutaj. Światła, eku, dual. O, jest taki stop, którego teraz nie podłączyłem. O, widzicie? I nie wiem, skąd jest ten stop. Co to kurde jest ten stop, tak? Więc tutaj coś jest zakombinowane. Nie wiem. Nie wiem, ale to po prostu podłączam te kable, tak patrzę, co to działa. Udało się odpalić, tak? Śmiga, machina. Składam to dalej. Nie wiem, a ten stop kabel jest źle podłączony. To jest taki makaron. I żadnego schematu. Jedyny schemat to jest dokładnie to tutaj widzicie, nie? To jest najlepsze, co mogłem znaleźć do tego. Kurde, te chińskie technologie, gdyby przynajmniej jakąś dokumentację dawali, to byłoby łatwiej. Składam to gówno dalej. Bo to, no, przepraszam, że określam to gówno, ale to jest masakra dla kogoś technicznego, nie? No i przechodzimy do sedna, tu mam ten kabelek stop, który idzie gdzieś tu we wiązkę. I nie wiem, gdzie on ląduje. To raczej wygląda jak światło stopu, tak? Że on nam triggeruje chyba światło stopu. Że tutaj hamulec naciskamy, tutaj jest czujnik, że stop jest zaciągany. Podłączamy go. I teraz, jak ta maszyna jeździła, tak w tym momencie nie jeździ. Patrzcie. Odłączam ten kabel stopu. I machina jeździ. Zaraz rozkminię, czy to jest światło stopu i tutaj coś jest chyba, coś jest źle zrobione, bo ten czujnik jest uszkodzony stopu. Zaraz zobaczymy, czy ma zwarcie. Jeśli zwarcie, to piszczy. No, piszczy. Jeśli to jest rzeczywiście stop, czujnik stopu, to jest uszkodzony gdzieś tutaj. I to ma sens, że jak hamujesz, to się wyłączają silniki. Tak, to ma sens. To ma całkowity sens. Ale wychodzi na to, że... Albo to jest przyjarane chyba. Patrzcie, to jest przyjarane, że ten czujnik stopu, który jest w hamulcach, widać, ma tutaj zwarcie i on nam wyłączał. Co tu się dzieje z tą hulajnogą? Jezus Maria! Czyli ten czujnik ma sens to. I tutaj zjarało. I ja... Dobra. Wszystko jasne. Składamy dalej. Tutaj tylko wytniemy, wlutujemy na nowo, bo to raczej kable się spiekły razem. Jakimś cudem, nie wiem jakim cudem, ale się spiekły razem. Co za historia? Ty tego nie zrozumiesz. Krzysztof Jerzyna ze Szczecina. No i ci to historia. Patrzcie, myślałem, że ten kabel jest gdzieś tam upalony i robi te 10 ohmów zwarcie. Zwykle to by robiło po prostu zwarcie, nie? I słuchajcie, po obcięciu tego upalenia mamy 11 ohmów cały czas. I teraz wciskając to, nie wiem, chyba twarzo czaszką, totalnie nic się nie zmienia, więc po prostu czujnik jest uszkodzony. On jest cały zabudowany, nie? Nie czuję tutaj żadnego magnesa, ale tutaj nie ma elementów żadnych mechanicznych, więc pewnie, no nie, no tutaj magnes jest może w środku. O, tu jest magnes, jest tu magnes, okej.
jest magnes. Przestało to działać. Rozwaliło się. I się zgadza. Czyli magnesik się tutaj jest w tej rączce. Rączkę zaciągamy. To się licuje z naszym tutaj switchem. Switch zostaje zaciągnięty. Ale teraz on jest cały czas zaciągnięty. Ach, te kurde technologie bezkontaktowe, nie? Nie, to jak stare technologie. Dobra, to jeździmy bez tego, nie? Powiem ci, to jest pierwszy bieg, nie? I to zapierdziela zdrowo. Tak? A to są trzy biegi, nie? No więc okej, okay, dla mnie chyba wystarczy. Chcesz się wstrzygać? Nie, co? Nie, nie, nie. Czemu nie chcesz? Nie chcę, kurwa. Nie. Naprawdę nie? Nie mam życzenia śmierci. Nie jestem kaskaderem. Okay. Działa. Pięknie. No. Aaaa! Jezę! No teraz dwa dopiero załączyłem. O! Nie jedzę! Wow. To się jedzę! Zrywa! Żeby będzie się jechać! O, panie! Nie, ja po prostu się boję tym jeździć. Teraz wrzuciłem na dwa koła i to rwie jak szalone. Dobra, proszę się przejechać, bo ja powiem panu, że się boję tym jeździć. Tak? Szczerze, ja mam R1 stoi, ale ty się boję jeździć. No ja też na początku się bałem, ale po kilku jazdach poczułem się dosyć pewnie. I tu już widzę, że w ogóle ta rączka jest pęknięta. Tak, taka jakość, właśnie, co? No słaba jakość, musiałbym czymś podważyć w momencie. A, no to teraz też bym się było nie jechało. Jak taki dziecięcy zabawcy. Nie, nie. I to ja na pierwszym biegu jechałem i tak kurde... Tu mamy na dwóch? Trzy, na, są trzy. Dwa silniki, to są włączone teraz? Tak, teraz dwa, z tego co widzę. Tak, dwa. Wrażenia dobre, tylko że właśnie muszę coś tu jeszcze poprzełączać, bo nie... Aha, tu jest jeszcze powciskane. EcoBoost, tak jakiś tam. Tak, bo tutaj ona jeszcze, to nie jest jej prędkość. Nie jest prędkość, ale dla mnie to już było dużo. No, a dobra. Jak te silniki wyłączaliśmy? Bo już nie pamiętam naprawdę, tyle ona stała. To włącz... Żeby zrobić na jeden silniczek teraz. A na jeden silniczek było? Aha, jak to znaczy było? Ja sobie podnosiłem. Teraz... Dobra, okej. Okay. O, tu trzeci bieg, okej. Okay. Bo tu biegi zmieniamy i to też robi dużą różnicę. Chyba mało w tym momencie. O panie, to co wody jeszcze. Ona wyrywa. No. Chyba jest dobrze, co? Jest na maksa dobrze, tak. Działa jak działała na początku, elegancko, no zrywa asfalt. No, widziałem tam, ogień był jak na krosie. Elegancko, no teraz tak, no jestem zadowolony. Spoko, fajnie. Ja powiem, że na tych dwóch silnikach to nawet przesada jest. Nie? Tak, przesada. To jest przesada, bo ja dawno nie jeździłem normalnie, teraz byłem w strachu takim. Ale no. Ja na dwóch silnikach to bardzo rzadko używałem, bardzo rzadko, ewentualnie w lesie pod górę. No ja tam na tym jednym jechałem, silniku było dużo, a tak jeszcze w miarę, ale włączyłem później drugi, bo zobaczyłem, że drugi nie włączony, mówię, o nie, to już jest, to no, już nie, jest nie, grubo. Nie, nie, to grubo jest na maks. No to mamy szczęśliwe zakończenie, ale patrząc na pryzmat całej historii, to ja absolutnie nie kumam, jak to mogło się wydarzyć, że nowa hulajnoga z Chin działa tydzień czasu. Wink, wink.
Nie no, sądziłem, że jednak to już troszeczkę jest taka przeszłość, że te chińskie rzeczy działają jednak teraz troszeczkę dłużej. No, płacimy 5 tysięcy złotych na przykład za tą hulajnogę, gdzie ona w Polsce kosztuje tam prawie że 10 tysięcy, czy ileś tam. I po tygodniu jeżdżenia, użytkowania tego tak naprawdę razem, sumując to, bo tak z tego zrozumiałem, że to taki okres czasu to jeździło, może góra 2-3 i mamy uszkodzony alarm i uszkodzony czujnik hamulców. Już nie wspominam o baterii BMS-ie, tak? Bo ta bateria była tak umiejscowiona, przyklejona na te 3 taśmki, taśmy dwustronnej i ten alarm był wsadzony właśnie tutaj obok tej baterii, że jak gdzieś się przekiprało albo to po prostu tak było zapakowane i szło to z Chin, trząsło, to ta bateria mogła właśnie naciskać na ten brzęczyk i to właśnie wygięło, bo było punktowy nacisk, tak? Dlatego ten brzęczyk wsadziłem teraz z tyłu, a tutaj kable i gąbki, tak? No ale jak się uszkodził czujnik hamulców i alarm elektrycznie? Tego to ja nie kumam. Dobra, film będzie za długi, więc... Nie zapominajcie, ekipa z tym współpracuje, czyli Komputronik, laptopy, komputery, hulajnogi, inne sprzęty RTV AGD, gdzie linki promocyjne macie w opisie pod każdym filmem. Jeśli potrzebujecie takie stoły warsztatowe, meble biurowe i fotele, to LZAP. A jeśli części elektroniczne, MOSFETy, BMS-y, to TME, a naprawa przede wszystkim laptopów, hulajnog i innych elektronicznych gadżetów, również elektroniki przemysłowej, to formularz zgłoszenia jest w opisie pod każdym filmem. Tam wchodzicie w formularzyk, wypełniacie go, wysyłacie sprzęt i część z tego trafia do mnie na film. To się trzymajcie. Do za tydzień. Cześć.